Chciałem tylko jeszcze odnośnie tych imigrantów zauważyć wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego, która myślę każdego powinna zdumieć. Mianowicie Kaczyński powiedział, że rozporządzenie, które przygotował jego rząd, w którym zakładano, że przez 4 lata co roku 400 tysięcy nowych imigrantów z krajów, nazwijmy to, gdzie podejście do kobiet nie jest zgodne z naszymi standardami, czyli z krajów takich jak Pakistan, Indie, Indonezja, Iran. I Kaczyński oświadczył, że przez nieuwagę urzędniczą, przez pomyłkę ktoś chciał takie rozporządzenie wprowadzić. Nie zareagował w żaden sposób na te informacje, które podał Donald Tusk, które mówiły o tym, że PiS już w ciągu ostatnich lat przyjął te kilkaset tysięcy ludzi z tych krajów i to na przykład znacząco zmieniło bezpieczeństwo ludzi żyjących w dużych miastach, szczególnie w Warszawie.